Pytanie szóste. Czy jest w Biblii jakiś fragment, gdzie Trójca Święta jest w pełni objawiona? I odpowiedź na pytanie szóste. Gdy Pan Jezus Chrystus został ochrzczony, wyszedł prosto z wody. I oto otworzyły się przed Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica i oświetlający Go obłok. I oto głos z nieba mówiący: to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Tak referuje nam to m.in. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 16 i 17 werset. Zauważmy tu również inną rzecz, która jest godna uwagi. To właśnie w i przez dobrowolne uniżenie Jezusa cała Trójca jest po raz pierwszy w pełni objawiona. Syn jest tam obiektem szczególnie wyróżniającym się jako człowiek. Duch Święty przychodzi i przebywa na nim, a głos Ojca uznaje go cudowne objawienie związane z pozycją, jaką zajął Syn. Syn jest rozpoznany jako Jehowa w psalmie drugim, jako Jahwe w psalmie drugim. Duch Święty jest wszędzie w Starym Testamencie. Pełne objawienie trzech osób w jedności Boga, podstawa chrześcijaństwa, jest zarezerwowane dla chwili, gdy Syn Boży zajął Jego miejsce pośród ubogich z Jego stada i Jego prawdziwe miejsce w rasie, której miał swoje upodobanie w synach ludzkich. Co za łaska jest w chrześcijaństwie? Co to za miejsce, gdzie znajdują się nasze serca, jeżeli nauczeni od Boga nauczyliśmy się poznawać tę łaskę i tego, w którym ona do nas przyszła? Oto więc nasze stanowisko według tej łaski w Chrystusie Jezusie przed Bogiem Ojcem naszym przyjęte w umiłowanym.